Cud nie jest oficjalnie uznawany przez Kościół katolicki, ale jest bardzo uroczyście celebrowany w Neapolu, którego święty January jest żarliwie tam czczonym patronem. Główne obchody ku jego czci odbywają się 19 września, w rocznicę męczeńskiej śmierci w 305 roku. Dodatkowo, w związku z wyjątkowymi wydarzeniami organizowane są też 16 grudnia. Tak było też teraz i rok temu z powodu pandemii koronawirusa. Zobacz również czarna legenda o żydowskim świętokradztwie. Foto, Mico, Shutterstock. Rzekomy cud rozpuszczenia krwi świętego w tym roku się dokonał, choć nie bez komplikacji. Gdy we czwartek rano prałat Vincenzo de Gregorio pokazał wiernym relikwiarz, ci z rozczarowaniem stwierdzili, że nie zaszła zmiana. Jednak wieczorem, po całodniowej adoracji relikwii, dokonano drugiej próby i tym razem zgromadzeni z ulgą zaobserwowali przemianę. To bardzo ważny znak, gdyż Neapolitańczycy z doświadczenia uważają jego brak za zapowiedź nieszczęścia. Pamiętają na przykład, że brak cudu we wrześniu 1939 roku poprzedził wybuch II wojny światowej, a w 1943 roku okupację Włoch przez Niemcy. Natomiast zły omen w 1980 roku miał rzekomo zwiastować potężne trzęsienie ziemi, które nawiedziło południowe Włochy, zabijając ponad 3000 osób. Poprzednim razem krew nie przemieniła się w płynną rok temu i w 2016 roku. Zapis transmisji z nieudanej porannej próby. Naukowa teoria. Naukowcy twierdzą, że substancja znajdująca się w zamkniętej fiolce wydaje się zaschniętą krwią, ale nie potrafią do końca wyjaśnić, dlaczego czasami zamienia się w ciecz, a czasami nie. Pierwsza analiza spektroskopowa zawartości ampułki została przeprowadzona przez profesorów Sperindeo i Januario w 1902 roku i ujawniła obecność oksyhemoglobiny, białka występującego we krwi. W 1991 roku wysunięto hipotezę, że u podstaw rzekomego cudu leży zjawisko zwane tiksotropią, czyli zdolność niektórych substancji do utraty lepkości pod wpływem naprężeń mechanicznych, takich jak niewielkie wstrząsy lub wibracje, i powrotu do poprzedniego stanu. Jako przykład tej właściwości naukowcy podali keczup, który może się prawie całkiem zestalić, a wstrząsy sprawią, że stanie się bardziej płynny. Na potwierdzenie prawdopodobieństwa tej hipotezy wskazuje zachowanie kapłana, który podczas ceremonii wprowadza ampułkę w drgania mechaniczne i ruch obrotowy. Zobacz również, czego szukają tysiące Żydów w małym polskim miasteczku. Foto, Mercantile, Shutterstock. Przesądny Neapol. Warto podkreślić, że Neapolitańczycy są wyjątkowo przesądni i zabobonni. Wielką popularnością cieszą się tu wszelkie loterie urządzane jeszcze w XVIII w., których wyniki wiele osób obstawia na podstawie interpretacji snów i innych znaków. Istnieje tu nawet rodzaj zawodu zwany elasistito, czyli osoba, która rzekomo wchodzi w kontakt z duszami czyśćcowymi, by zdobyć zwycięskie numery na loterię.